Bartosz, dzisiaj udany etap dla kolarzy Stali Grudziądz. Udało ci się w sześciosobowej ucieczce dojechać do mety jako pierwszy. Jakie to uczucie wygrywać w swoim rodzinnym mieście, można chyba powiedzieć? No, rodzinnym to nie, bo to tylko klub, ale wspaniałe uczucie. No, bo jest tu klub, to jest no, jak nasze klubowe miasto. Jeszcze z ucieczki to jeszcze bardziej cieszy. Forma dopisuje na początek sezonu. Myślisz, że to taki wstęp do jeszcze lepszych wyników na kolejnych wyścigach w tegorocznym sezonie? Jeszcze formy nie ma, forma jeszcze przyjdzie, mam nadzieję. Na razie noga po prostu dobrze podaje, no i muszę to jak najlepiej wykorzystać też, tak? Bartek, brawo, gratulacje, będziemy brawo, brawo. Miejsce w 10 w klasyfikacji generalnej, bo tak chyba gdzieś mniej więcej wyjdzie. To według ciebie dobry wynik? Na początku celowałem, przed wyścigiem celowałem w 10, no nie wierzyłem w swoje możliwości za bardzo na tym wyścigu. No ale bardzo mnie to cieszy, 10 wygrany etap, no, o to chodziło, no, tak chciałem.